Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Planet Zoo. Proszę Państwa, znajdujemy się na wybiegu Jeleni Szlachetnych, na tym wybiegu, który ostatnio był budowany, który widzieliście, aczkolwiek no, w ramach update'u to pokażę, jak to wygląda. Tutaj zrobiłem taki mały wodospadzik wraz z oczkiem wodnym, gdzie później nadziałem się dosyć ostro, ponieważ zapomniałem o pompie do uzdatniania wody, do oczyszczania tej wody, no i jeden jelonek się zatruł. Także tam pyliobakterioza nam się wkradła, ale na spokojnie, została szybciutko dodana tutaj kwarantanna. I to jakby spowodowało, no, że ten jelonek no, albo przechodzi, albo już przeszedł rekonwalescencję. No i myślę, że wszystko z nim będzie w porządku. A tutaj, proszę Państwa, mamy ilość naszych listków. Ja powiem szczerze, że w moim takim prywatnym zoo Tropicana mam stworzone taki mini inkubator, czyli trzy wybiegi dla jeleni szlachetnych z różnymi konfiguracjami, jeśli chodzi o jelonki, ale wszystkie są złote. No i tutaj muszę przyznać, że naprawdę całkiem nieźle udało się zarobić, ponieważ czy to na rozmnażaniu, czy to na po prostu zakupie tańszych zwierząt i sprzedaży po maksymalnej cenie 10 tysięcy kredytów, no to naprawdę całkiem nieźle to poszło. Zarobiłem około 150 tysięcy na tym, więc jest nieźle. No i tu możemy w ten sposób, słuchajcie, to ogarniać. I teraz proszę bardzo, no jeszcze mam wystawione jelenie na markecie, ale tu jeszcze by trzeba było oczywiście te jelonki powystawiać. I powiem Wam szczerze, w dniu wczorajszym szło to całkiem nieźle. No dzisiaj już ten rynek jest nieco popsuty, ponieważ gracze, chcąc oczywiście jak najszybciej pozbyć się tych zwierząt, to wystawiają za bezcen. Jednego złotego samca udało mi się wręcz kupić, to jest rekord w ogóle cenowy, jeżeli chodzi o tego typu zwierzę, takiej właśnie kategorii złotej, za 33 kredyty. No to jest masakra, ale ktoś pewnie początkujący nie wiedział i zasugerował się tą ceną, która może być zmieniana. No i to Wam polecam robić, jeżeli chcecie zarabiać kredyty, a macie takie złote zwierzęta i jest to zwierzę, które jest nówką sztuką, w sensie taką, że twórcy wypuścili dopiero te zwierzęta, to sprzedawajcie, wystawiajcie za maksymalną kwotę. No w ten sposób dorobicie się kredytów dosyć szybko. Natomiast później oczywiście te wartości z biegiem czasu spadają, ponieważ no, zwierzę staje się bardzo popularne. W momencie wpuszczenia tych jeleni praktycznie nie było ich na markecie, można było je kupić jedynie za gotówkę, jak się jakieś tam sztuki pokazywały i to tworzyłem i to robiłem właściwie i stąd mamy tutaj te jelenie, które są w tym zoo, aczkolwiek teraz to chyba już dałem tutaj złote, zaraz sprawdzimy i to są i to powinny być jelenie już za kredyty. Ale wystawmy wszystko, co się da. Ok. Czas tutaj przebywania na markecie to 1 godzina, więc po godzinie no, trzeba je ponownie wystawić. No i tak się to kręci. Zobaczmy. Tak, to już są złote jelonki. Mamy nawet młode, więc bardzo, bardzo fajnie. I to wszystko też są złotka. Bardzo dobrze. Niech dorazdają, niech się tutaj aklimatyzują. Z nowości, proszę Państwa, jeszcze tutaj mamy trochę więcej roślinności, mamy, słuchajcie, tutaj obudowane to wszystko, ale to już widzieliście na przebitkach. I co dzisiaj? Wydaje mi się, że moglibyśmy wejść w szopy pracze, tym bardziej, że ja tutaj trochę tych szopów kupiłem. Na razie sobie odfiltruję jelenie. I wybierzmy sobie szopy.
O, mamy kupione 3 szopy, oczywiście to też są złote, nie są na pełne setki, ale nie są też najgorsze. Ten samiec całkiem nieźle się prezentuje, zresztą ta samica nawet jeszcze lepiej niż tutaj ten osobnik. No i wejdźmy w takim razie w Zoopedię. Wejdźmy w Zoopedię, ponieważ potrzebujemy wiedzieć, co z tymi szopami tutaj się dzieje. No więc tak, kontynenty, na których bywają, to Ameryka Północna i Środkowa. Jeżeli chodzi o regiony, Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, Gwatemala, Belize, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka oraz Panama. No i biomy, które tutaj bierzemy pod uwagę, to woda, klimat umiarkowany, tajga, step oraz tropiki. To, co potrzebujemy, słuchajcie, teraz tak, tutaj możemy sobie ogarnąć ilość osobników dorosłych, ale ja bym chciał to docelowo na 5 i młodych powiedzmy ze 4, no to będziemy widzieli, że potrzebujemy około 480 metrów kwadratowych powierzchni dla tych osobników, dodatkowo 50 metrów kwadratowych powierzchni do wspinania i szopy potrzebują również wody i 40 metrów kwadratowych zbiornika wodnego trzeba im tutaj zapewnić. No i bardzo dobrze. Jeśli chodzi o dane gatunkowe, wielkość grupy to między 2 a 5, samce do 2, samice do 3, mamy jednego samca, dwie samice. I dalej, co my tutaj mamy jeszcze takiego istotnego? Długość życia to 14 lat. Więc niezbyt długo. Wiek dojrzałości płciowej to 2 lata. Do samej śmierci może się rozmnażać. I dalej. Liczba młodych przypadająca na okres godowy to między 2 a 4 osobniki. Długość ciąży 2 miesiące i okres międzyurodzeniowy, czyli od porodu aż do ponownej możliwości zajścia w ciążę, to 12 miesięcy. Łatwe rozmnażanie w niewoli. No i dobrze, no to w tym momencie moglibyśmy w to wejść, tylko ja bym chciał sprawdzić jedną rzecz, a mianowicie, jak tutaj sięga mi, aha, czyli ja tu po tej stronie będę musiał ogarniać temat tej wody, no z racji faktu, że jest tutaj pompa. Tę pompę też trzeba będzie obudować, bo ona nie może tak stać ze względu na to, iż zaraz pierdyknie. Może się tak wydarzyć. Natomiast gdzie te szopy? Te szopy również by można było przypisać do strefy wejścia, ponieważ tutaj mamy jakby zapewnione całe centrum socjalne. I to chyba jest dobry pomysł, żeby w ten sposób to ogarnąć. Także bierzemy ścieżkę, bierzemy dychę, bo tutaj chyba... A nie, tu jest ósemka. Dobra, to ósemka. I trzeba to teraz nieco przedłużyć. Elegancko. No i dobrze. Jakieś tam miejsce byśmy mieli. No i teraz tak. Jakby to zrobić sprytnie? Można byłoby na przykładu ogarnąć to może tak. Puścić tutaj ścieżkę taką lekko ukośną. Tylko trzeba uważać, żeby nie wejść tutaj w zasięg złego oddziaływania, bo ci goście będą się później burzyć. Tutaj zrobiłbym może coś takiego. Tu by można było maknąć to tak. Okej. Okay. Wydaje mi się, że tyle by im miejsca styknęło, aczkolwiek... jeszcze chwila. Jeżeli bym to... Może w ten sposób zrobił. I teraz tak, tutaj to przedłużę nieco. Tu bym skręcił. Ale bez blokady kątowej. No powiedzmy, że to jest prosto. No i dobrze. Coś takiego mamy. No to teraz wypadałoby ogarnąć tutaj jakieś schronienie dla nich.
No i oczywiście dodatkowo wypadałoby ogarnąć ten teren, którego te zwierzątka potrzebują. No dobra, widzimy co mamy, jak na razie powstaje coś takiego, natomiast trzeba byłoby przemyśleć też temat jakichś tutaj barier, tak żeby no, można było tutaj bezpiecznie tych naszych gości wprowadzić. Goście mogą sobie wchodzić tędy, mogą sobie wejść na taką platformę. Ja tutaj jeszcze zastanawiam się nad tym, czy by przypadkiem nie dać, o, w ten sposób tego, żeby było w miarę dobrze. No i tutaj myślę, że szopy na spokojnie będą mogły przechodzić pod tą platformą.
tutaj będą sobie mogły pływać. Natomiast to też jest taki dwustopniowa głębokość. Tu jest płycej, za to tu jest ciut głębiej, tak żeby no, te nasze szopki mogły sobie też zanurkować, załóżmy. Nie ma widoku podwodnego na te zwierzęta, no ale wydaje mi się, że nie jest akurat tutaj konieczne. No i dobrze, no i teraz tak, zobaczmy, jeżeli chodzi o szopy, przypomnijmy sobie kontynenty, woda, dobra, klimat umiarkowany, tajga, step i tropiki. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o skały, zaraz zobaczmy, skała pustynna, nie, skała tropikalna, skała klimatu umiarkowanego. Można byłoby wejść w coś takiego, zobaczmy. No właśnie, bo ja tutaj będę potrzebował małego zabezpieczenia przed ucieczką. Zaraz zobaczymy, jak to można byłoby sprytnie ogarnąć. Coś tutaj w tym stylu może. Ja zakładam, że szopy z wysokiego jakby tutaj klifu nie zeskoczą z takiej wysokości, ale jak to mówią, wiadomo, strzeżonego kto strzeże, to wiecie, nie? A tu, żeby im za bardzo nie zabierać. Chociaż nie, tutaj to sobie możemy trochę inaczej z tym poradzić. Bo tu, no, dawaj mi dzień, chłopie, dawaj mi dzień, dziękuję. Bo tu, oj nie, tak chciałem, hono, pałkę chciałem wcisnąć. Tutaj by można było im tę ściankę zrobić w taki oto sposób. No to tu już na pewno nie przejdą. Chyba, że sobie wskoczą, nie? Ale to zaraz będziemy patrzeć, będziemy badać. Co, jak i dlaczego? I czy to będą kaskaderzy, czy też nie? No zakładam, że może być tutaj mały problemik z nimi. No ale możemy to zawsze na bieżąco kontrolować, jeżeli będą chciały uciec. Dobra. Tutaj mamy takie coś, to oczywiście będzie jeszcze jakby modyfikowane, ponieważ no nie może być, znaczy może być taka akurat skała, ale mnie się to za bardzo nie podoba, w związku z tym będzie przeprowadzona modyfikacja. No i teraz tak, co by tutaj dalej można było zrobić? Można byłoby pomyśleć już o barierach. No i teraz myślę, że beton, bo tutaj nie da się wspiąć, kolorek jakiś, może nie wiem, żółty taki radosny, ogarnijmy. A, tylko jeszcze w Zopedię wejdźmy, stopień drugi, 3-metrowy płot, dobra. To my zrobimy na 4 metry. To my zrobimy na 4 metry, tylko oddawaj żółty kolor. I teraz będziemy potrzebowali postawić go tu. I ty masz długość 10 metrów, to no jeszcze powiedzmy, o, coś w tym stylu, to zobaczmy, czy tak, żeby było równo. Aha, czyli jednak 12 niestety, ale to zawsze można przesunąć, to nie stanowi problemu, więc przesuńmy sobie to w taki oto sposób. O, gdzieś może tak. Tutaj sobie poradzimy na spokojnie. No i teraz. Aha, jeszcze ciebie, tego drugiego trzeba będzie ciut przesunąć, ale to za moment. Teraz potrzebujemy zmniejszyć to do, może być 6 metrów, czemu nie? I beton z powrotem. 12 tam cisnęliśmy, tak? Aha, ty się musisz przesunąć, synku. A ty dalej... O, ty niedobry, ty łobuzie.
No, teraz pójdzie. Tylko kolor. Trzeba pilnować koloru, bo kolory się resetują. Więc tutaj pociśniemy tym żółciutkim takim kolorkiem. Tu zmniejszmy do 11 metrów. Gitara. No, tutaj to wręcz dycha. No, niech będzie. I tutaj ja bym chciał po pierwsze to przedłużyć, powiedzmy, na 15, zobaczymy jak to się będzie zachowywało i chcę wyłączyć blokadę kątową. Nawet można byłoby dać więcej. Tylko pytanie brzmi, chwileczkę, bo tutaj by można było to jeszcze przesunąć. O, okej. Okay. Tu by można było dać 17. A 18 się zmieści? No, chyba tak, ale coś tak nie jestem pewny. Nie. To jest za dużo, to 17 i przesuniemy ręcznie. Tylko żeby to było równo tutaj z krawędzią drogi. Dobra. I to byśmy mieli. Teraz tak, to przesuniemy sobie ciut bliżej. I teraz w ten sposób ogarniemy przejście bez braku, znaczy bez widocznej jakby zapory, tylko to będzie trzeba przesunąć. Przesunąć gdzieś tak, powinno być dobrze, żeby odzyskać beton. Tak. Będzie ok. No i teraz możemy dać 12. Można byłoby, tylko kolorek jeszcze. Gdzie ten kolorek? A ty beton. Opie. O. No popatrzcie, no. Ale jaja. Nie mogę koloru wybrać? Bardzo dziwne. No ale to później sobie to poprawimy. Na razie taki. O, i teraz mogę. Ciekawe. No dobrze. To zrobimy to w ten oto sposób. I tutaj myślę, że śmiało można byłoby puścić bariery takie, albo inaczej. To przedłużmy, mniej więcej gdzieś dotąd. Może coś takiego. O, elegancko. No i teraz tu można byłoby puścić barierę niewidoczną, niewidzialną. I ta bariera niewidzialna mniej więcej gdzieś dotąd mogłaby cisnąć. Albo może nawet załóżmy na 8, coś takiego. Pyk. Teraz tutaj beton z powrotem. Wydłużmy sobie to. A, trochę przesadziłem. Trochę przesadziłem. Jeszcze 12, 10? Dobra, zrobimy 10, ale ją przedłużymy. Tylko tak, żeby tutaj było równo. Pyk. I teraz mi to przedłuż gdzieś tu. Dobra, coś takiego. I teraz niewidzialną barierką. Jeszcze trochę zmniejszmy. Może być w ten sposób. I już ciśniemy do końca. Ciach. No i dobra, to byśmy mieli. Takie oto coś, takie cudo. No i teraz tam jest powiedziane, że 3 metry bariera must have wręcz, więc trzeba będzie to podnieść, ale ja mówiłem o 4 metrach. W związku z tym, czekajcie, wiecie co, ja zmienię tutaj ten kolorek, bo przecież... O, nie wiem co mu się tam stało. No to teraz, żeby to miało ręce i nogi, to podniesiemy, ale zanim to będziemy podnosili, to ja proponuję ogarnąć tutaj kwestię wejścia, ponieważ wejścia nie mamy jeszcze, a wejście musi być, tylko że tutaj jest problem z wejściem, okej, okay. Zaraz sobie znajdziemy miejsce, gdzie by można było to wejście ulokować. Potrzebujemy takiego miejsca, żeby
dozorca mógł wejść na spokojnie. O, i to jest to miejsce. Dobrze, może być i tutaj. Chociaż, wiecie co, trochę mi szkoda tej miejscowy, bo tutaj można zawsze zrobić lustro weneckie. Ale już dobra, trudno, pyk, mamy to. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z powierzchnią. Mamy 1120 metrów kwadratowych, obszar wodny 257, średnia głębokość wody 2,7. Woda 2? Co tutaj? Dobrze, niech tak też zostanie. Na razie jeszcze nie wiemy, jak wygląda sytuacja z terenem do wspinania, ale to się dowiemy później. Zobaczmy, którędy zwierzaki mogą nam spierdzielić. Dobrostan zwierząt to nie to było. Czekajcie, bo gdzieś, kurczę, wybieg. O, obszar do przejścia. Wybierz zwierzę do prezentacji. Ale my jeszcze nie mamy zwierzaka. Miejsce ucieczki dostępne na piechotę. No to tutaj, to na pewno. Natomiast my sobie tutaj to ogarniemy... czym by to sobie można było ogarnąć? Można byłoby to ogarnąć skałami. I dla przykładu... Dla przykładu można byłoby taką sztuczną skałę, ojej, ale to trochę większą, z czymś takim można to zabudować, ale ja bym zmienił kolor. Ja bym zmienił kolor i dopasowałbym to mniej więcej. W taki sposób? Czemu nie? Aczkolwiek tutaj ten kolor główny, to ja bym zrobił ciut ciemniejszy. No, taki trochę fiolet wpada, ale to nic. Możemy sobie to ustawić, tylko wyłączę blokadę kątową, ponieważ potrzebuję tutaj tak precyzyjnie trochę to ogarnąć. Więc tu byłoby, załóżmy, raz, tutaj byłoby... Drugi raz, tylko... No, ustaw się ładnie. A odwrotnie? O, odwrotnie będzie lepiej. Dobra. I to byśmy mieli. Po drugiej stronie to samo, a potem ogarniemy to w taki sposób, że zostanie to powielone i do góry machniemy. A my jeszcze żeśmy nie podnieśli tego ogrodzenia. O tym trzeba pamiętać. Dobra. To tu już raczej nie spierdzielą. Tu trzeba będzie też coś dodać, no ale to nawet w tej chwili możemy, powiedzmy, dać takie oto tutaj bloczki, żeby nasze zwierzęta nie mogły się przedostać. Można to nawet pomieszać. Ja bym to może pomieszał. Skała tundry. Może być. No, po tej stronie to wydaje mi się, że nawet chyba lepiej wyszło. Dobra, tutaj jakoś to umieścimy. No i tu chciałbym schować jakby te słupki, tylko... O, chyba tak będzie dobrze. Dobra, tutaj jeden, tutaj by można było dać drugi. Dobra. Do tego za chwilę wrócimy. To powiem szczerze, że ta skała mi się bardziej podoba niż te tutaj. Chyba to przemieszam, żeby było w miarę ciekawie. O, coś w tym stylu. Górę też za chwilę będziemy dopracowywać. Natomiast myślę, że w tej chwili można byłoby już praktycznie zwierzaki wpuścić. Tylko tu jeszcze skopiujmy sobie to, tak jak mówiłem.
i podnieśmy nieco w górę. No, ujdzie. Szału nie ma, ale na razie tak doraźnie musi nam to wystarczyć. Później będę się zastanawiał, oczywiście poza nagraniami, co dalej z tym fantem zrobić. Natomiast teraz nie możemy pozwolić zwierzętom uciec. I wydaje mi się, że te dwie skałki, to ja bym tutaj jeszcze o, w ten sposób ogarnął. Tak, żeby już mieć pewność, że się te nasze szopy nie przedostaną w żaden sposób. Odnośnie roślinności, to też będziemy tam patrzeć. Na razie dajmy im może na wybiegu jakieś jedzonko. Duża miska na karmę, myślę, że tak. I to byśmy ogarnęli. A, no dobra, to niech będzie tu. Wodę mają, więc nie trzeba im dawać tej rury wodociągowej, aczkolwiek trzeba pamiętać, że ta pompa jest bardzo ważna, bo ona oczyszcza nam wodę. Zobaczymy też, jak tam dalej szopy będą chciały się ogarniać. Wpuśćmy je może na wybieg. Cała trójeczka. I pyk. A tu zobaczcie, sprzedają się te nasze jelenie, więc bardzo dobrze. Aha, jeszcze musimy to dopisać do strefy wejścia. To jest bardzo istotna kwestia. Więc nie to, to. Ciach, strefy robocze. To też jest jako strefa wejścia. No i dobrze, przy okazji, skoro tutaj jesteśmy, to sprawdźmy, jak przestępczość. O, zniszczone przez wandali, ale łobuzy. Bardzo, bardzo nieładnie. Nie wolno tak niszczyć ogrodów zoologicznych. Chcę tutaj wpuścić szopy tylko po to, żeby zobaczyć, czego one tam więcej potrzebują. Tęty się nie powinny przedostać w żaden sposób. Chyba, że wymyślą sobie jakiś inny myk. Jakie to maleństwo jest. Taki wybieg, a takie maleństwo. No ale liczę na rozród. No dobrze. Zapauzujmy sobie na razie grę. Zobaczmy, jak tutaj wygląda. Jest za mało gleby. No to ja mam taki pomysł, żeby może im to ogarnąć tutaj w środku, w tej ich jaskini, ponieważ tu będą sobie spać. Z gleba ciężka, ale to tak pędzel na stówę. O, tutaj ten sposób zrobimy. Powinny być zadowolone te nasze szopy. Dobra. No i gitara. Trochę tego mamy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z przestrzenią, całkowicie im to pasuje. Teren do wspinaczki również. No i obszar do poruszania się w wodzie jak najbardziej. Też. Nie mają jakby wymagań odnośnie miejsca do pływania pod wodą, ale gdyby miały na to ochotę, to mogą sobie zanurkować. No i dobrze, jeżeli chodzi o kwestię związaną z roślinnością, no to teraz będzie wyższa szkoła jazdy, no ponieważ trzeba to ogarnąć.
No dobrze, proszę Państwa, mamy coś takiego jak na razie. Oczywiście to będzie wszystko jeszcze rozwijane. Tutaj trzeba będzie ogarnąć tę platformę. W sumie to można byłoby to zrobić w taki oto sposób, że te platformy, no to po prostu byśmy ogarnęli to w taki oto sposób. O, i sprawa byłaby załatwiona. No tutaj chyba poręcze, no nie wiem, poręcze dawać tutaj, nie dawać. No one i tak byłyby w skałach, więc to nie miałoby sensu. Ale naszym shopom potrzeba jeszcze trochę urozmaicenia. W związku z tym ogarnijmy tutaj temat zabaweczek, ponieważ widzę, żeby bardzo pragnęły jakichś tutaj tego typu rzeczy. No to im damy. Czemu nie? W końcu mają się czuć tutaj jak w domu. O, okej, dobrze. Kurde, kaczki się wystraszył. I aż do kartonu wbił. Dobra, gumowa kaczka była. Kamień ze strumieniem wody, to myślę, żeby można było dać gdzieś. Tutaj to bez sensu. Ale gdzieś tutaj można dać. Kłoda do wspinania, tutaj mamy jakiś lodowy blok, tutaj mamy jakąś małą dynię, co tam jeszcze? A wy gdzie żeście się tu wgramili, wy jeszcze nie płacicie? Małą kolorową piłeczkę, kulę lodową, to też można tutaj gdzieś dać, tak żeby goście widzieli. Mały mocowany karmnik, to gdzieś, myślę, tu, tak żeby było bliżej wejścia. Co tam jeszcze? No te metalowe ramy to nie do końca. Powolny karmnik, tutaj by można było machnąć pudełko z prezentami. To gdzieś tak. Kolejny strumień wody, to by może im było dać tutaj. No i zraszacz, to myślę, że wyląduje na górze. To chyba nie będzie zły pomysł. O, i niech mają. Coś tu się stało. No ale okej, no dobrze. Jeśli mowa o kwestii ucieczkowych, o kwestiach ucieczkowych, to zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja. Wybierz, no. To co, tutaj mogą sobie zwijać na piechtę. A wy łobuzy. No dobra, to trzeba będzie, słuchajcie, ogarnąć. Tu trzeba byłoby też ogarnąć, aczkolwiek... Jak one miałyby się tam wspiąć? Bo nie ma tu połączenia. Aczkolwiek popracuję nad tym i zobaczymy, co tam jeszcze da się zrobić. Tutaj jest temat ogarnięty, tu nie uciekną. No dobra, jak dla mnie to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie lajki, zostawcie suby. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Pa, pa.